czołem i kolanem. Jak widać, jest dzień. Słychać pewnie kombajny w tle. Ja w dzień postanowiłem krótko zrecenzować moje oświetlenie nocne. Konkretnie Night Lumen BCA2. Jest to oczywiście pewnie jakiś Chińczyk sprzedawany w Polsce przez polskiego dystrybutora. Ja kupiłem go za 275 zł. Ogólnie nie będę mówił, jakie ma parametry techniczne. To sobie będzie można odczytać z linku pod opisem. Natomiast w skrócie opiszę, co wchodzi w skład całego zestawu. A więc przede wszystkim rzecz najważniejsza. Sam reflektor składający się tak naprawdę z dwóch reflektorów, dwóch diod. Do tego przez taką chińską złączkę włączony jest pakiet akumulatorów składający się z czterech ogniw model 18650 połączonych dwuszeregowo, dwóch równolegle. To ma bodajże pojemność około 4000 mAh. Faktycznie taką może mieć, ale nigdy nie mierzyłem. To nie jest teraz istotne. Świeci przez około 2 godziny z groszem na najmocniejszym świetle. Sprawuje się. Dodatkowo oczywiście w skład wchodzi gumka, dwie gumki tak naprawdę do mocowania reflektora. Pilot, którego podłączamy tutaj, nie jest teraz podłączony, później powiem dlaczego. Chińska kamera ma ostrość. W to miejsce właśnie zaślepione gumką jest podłączony standardowo pilot, który możemy umieścić na kierownicy, włączać i wyłączać światła. To jest na końcówkę jakąś typu mini jack, to jest typowo analogowy, nie cyfrowy. Teraz coś o samym reflektorze. Jak widać, nie są to dwa równe reflektory, dwa równe lustra, dwie równe diody. Jedna to tak zwane światło krótkie, a ta większa to tak zwane światło długie. Jak widać, one nie są skierowane równolegle. Jedna faktycznie jest skierowana niżej, dzięki czemu nie oślepia kierowców jedących sprzeciwka. Tak samo na pilocie, jak i na samym reflektorze są dwa łączniki. Mniejszym włącza się światło krótkie, które ma tak naprawdę trzy tryby. Najsłabszy tryb to nadaje się w sumie do jazdy w dzień pochmurny, ewentualnie deszczowy, gdy zmrok nadchodzi, ewentualnie wczesnym rankiem. Do oświetlenia terenu nie za bardzo się nadaje, ewentualnie do dobrze oświetlonego miasta. Tryb średni to jest taki typowy tryb właśnie do miasta, do jazdy w nocy po szosie z prędkością 20-25 km na godzinę. Natomiast najmocniejszy to jest tryb krótki, w sumie bardziej tryb światła krótki, nadający się bardziej do terenu, który faktycznie oświetla teren tuż przed kołem. Również można go używać na ulicy, chociaż zauważyłem, że niektórzy kierowcy proszą o, w cudzysłowie, zmianę świateł przy rowerze, więc może niektórych kierowców to oświetlać. Trudno mi powiedzieć, od czego to zależy. Być może od tego, czy jedzie się po dziurach i to światło drga, lub gdy, nie wiem, jedzie się pod górkę, albo cały czas jedzie się po jakichś falach na szosie. Być może faktycznie ich to krótkie oślepia. Być może to też kwestia ustawienia lampy, wystarczy bardziej skierować w dół i będzie wszystko w porządku. Natomiast światło długie ma tylko dwa tryby, średni i mocny. I tak naprawdę ja jeżdżę praktycznie cały czas na dwóch mocnych po zmroku. Z tego względu, że często jeżdżę z prędkościami około 23 do 30 paru na godzinę. Więc naprawdę ten tryb mocny się przydaje. Na pilocie zdalnego sterowania
Działa to dokładnie tak samo, też są dwa przyciski. Identycznie wygląda obsługa tych świateł. Jeszcze jedna rzecz tutaj ważna. Jak widzicie, są trzy diody, które wyglądają teraz na niebieskie. One tak naprawdę są zielone. Jako, że światło jest wyłączone, to one się nie świecą, ale zaraz pokażę. Teraz włączamy światło krótkie, przytrzymujemy. Włączyło się światło krótkie. Standardowo włącza się na trybie średnim. Teraz widzimy dwie diody z trzech włączonych. To oznacza, że akumulator ma między 50 a bodajże 85% naładowania. Tak naprawdę do powyżej 85% świecą się trzy diody, poniżej 50% jedna dioda, poniżej 15% jedna dioda zaczyna mrugać. Co do trybu świateł, powinienem to tak naprawdę porównywać w nocy, natomiast potrzebowałbym do tego dobry sprzęt. Poglądowe zdjęcie, jak to świeci w nocy na światłach krótkich i długich, na najmocniejszym trybie, wrzucę gdzieś na przybitce. Tylko na poglądowo, jak to świeci, jasno, ciemno, pewnie widzicie może jakieś falowanie, błyskanie, trudno mi powiedzieć, co ten chiński telefon tutaj wyłapie. To jest tryb średni, to jest tryb słaby, tryb najmocniejszy. Teraz włączymy jednym dotknięciem. Nie mogę trafić, światło długie. Mocny, tryb średni, już kamera mi inaczej niestety jasność złapała. Także generalnie można niezależnie sterować tymi reflektorami. Jeszcze dam, włączę jeszcze raz. Dam oba tryby średnie. I skieruję telefon prosto na reflektor. Oj, ale migocze, migocze niestety. Ciekawy efekt być może widzi na filmie. Tak czy siak. Nie da się zauważyć. Nie da się zauważyć. Jeszcze raz włączę tryb średni. Teraz nie migoczę. Niestety jak włączę drugi reflektor, po lewej zaczyna migotać. To chciałem pokazać. Wyłączę ten duży. No nie, no fajne efekty są, ale niestety nie mogę tego pokazać. Chciałem pokazać, że faktycznie te reflektory są skierowane inaczej, chociaż być może to widać po tym, po żółtym cieniu od diod. One naprawdę biją inaczej. Ta jest, jak widać, bardziej świeci na wprost w tym momencie. A ta bardziej przed koło. Do samej złączki, jak wspominałem, ona jest typowo chińska. W tym modelu jest ona zakręcana, nie będę jej teraz odkręcał. Dzięki temu przynajmniej się nie luzuje. Natomiast pasuje praktycznie ona do tych wszystkich popularnych pakietów. Można ewentualnie założyć od jakiegoś innego reflektora, ewentualnie kupić używany reflektor, który jest uszkodzony, ale ma dobry akumulator i podmienić ten akumulator, jedzie na dwóch, lub zrobić samemu. To jest wtyczka uniwersalna. Do samego akumulatora. Jak widać, pokrowiec jest podczepiony u mnie pod siodło. No dosyć dwa mocne przylepce. Jest tutaj specjalny otwór na kabel. Ciekawie pomyślane, ale dużo lepiej niż w większości tych chińskich akumulatorów. Tutaj nie widać, ale między tą rurą podsiodłową akumulatorem jest taka poduszka, dzięki czemu on tak się nie obija, praktycznie jest niesłyszalny. Miałem jeszcze coś wspomnieć o tym właśnie pilocie zdalnego sterowania, którego można podłączyć tutaj, pod tą zaślepkę silikonową. No ona działa. Ona działa. Nie, że faktycznie no, mam świetnik na kierownicy, nie ma może gdzie tego podpiąć, ale zawsze miejsce by się znalazło. Problem jest innego rodzaju. Samo podłączenie tego pilota zdalnego sterowania
i używanie skraca życie akumulatora. Chodzi o cykl ładowania. Mam wrażenie, że to jest między 25 a 40%, aż tak mocno skraca cykl. Trudno mi powiedzieć, z czego to wynika. Prawdopodobnie z jakiejś złej konstrukcji. Być może jest coś nie tak z tym układem. Taką ciekawostkę Wam dodam. Gdy reflektor używam z pilotem zdalnego sterowania i włączę je na radiu FM, na włączonym radiu FM gdzieś w pobliżu, to zakłóca radio FM. Naprawdę nie wiem, co się dzieje, kto to wymyślił. Według mnie ten pilot zdalnego sterowania mogliby sobie darować i obniżyć cenę. Ewentualnie dać w tej samej cenie lepszy akumulator, bo dla mnie to jest rzecz zbędna w tej postaci. No niestety. Oczywiście w zestaw jeszcze wchodzi ładowarka, którą Wam oczywiście tu nie pokażę. Po co mi ładowarka w terenie? Ładowarka o mocy 1 A, napięciu 8,4 V, również bardzo, bardzo popularna. Można ją dokupić osobno zapewne. Jest również dodawana do innych chińskich tego typu reflektorów. Ładuje ten akumulator w około 4 godziny, zupełnie wystarczająco. Naprawdę w trybie mieszanym sam reflektor na najjaśniejszym trybie, tak jak wspominałem, świeci 2 godziny. Na takim trybie mieszanym, czyli wiadomo, jazda w trybie ulicznym na światłach raz tak zwanych krótkich, raz tak zwanych krótkich, długich. No a wtedy na dwa przejazdy, takie dłuższe, starsze, czyli powiedzmy 3-4 godziny, czasami do 5. To wszystko zależy, wiadomo, od jakich trybów się używa. Czy się wyjeżdża w nocy i wraca w nocy, czy jeszcze w takim półmroku wyjeżdża się i jedzie się jeszcze na jakimś trybie średnim lub słabym. Więc tutaj nie mam. Producent podaje oczywiście własne wartości, natomiast to wiadomo, no każdy inaczej używa, będzie używał tych świateł, więc każdego inaczej będzie świeciło. Wiadomo też, że takie dni jak dzisiaj, ciepłe, będzie żył dłużej niż dni typowo zimowe, w które temperatura spada poniżej zera, no i wiadomo, że wtedy akumulatory no nie mają już takiej sprawności dobrej jak w taką idealną pogodę. Teraz coś jeszcze powiem o jakości świecenia. No generalnie dla mnie jest wystarczająca. Nadaje się oczywiście na szosę, również na jakiś teren nieciężki. Na ciężki teren to zapewne przydają się dwa reflektory. Niekoniecznie dwa założone na kierownicę. Jeden na głowę, drugi na kierownicę, bo wiadomo, że na kierownicę świeci tylko tam, gdzie mamy skierowaną kierownicę. A na głowie można się rozejrzeć na lewo, prawo i tak dalej. Natomiast on jest wystarczający. Jak już wspominałem, jeszcze raz wrzucę przebitkę, mniej więcej jak ten reflektor świeci. Generalnie pole widzenia jest w miarę szerokie na takie małe lustra, czy jak to się zwie, te małe reflektory. Krótkie, praktycznie bardzo jasno doświetla tutaj teren przed rowerem. Co do drugiego, no, świeci dosyć daleko, natomiast widziałem reflektor, mam reflektor starszy, który świeci jaśniej na dalsze odległości, natomiast nie ma takiego fajnego feature'a w postaci świateł krótkich i długich. A mowa tutaj o Solar Stormie X2 i tych wszystkich podróbkach, które są do niego podobne. Solar Storm jest oficjalnie polski. Przynajmniej polski dystrybutor tutaj je sprowadza. Natomiast zapewne to jest jakiś też Chińczyk, który ma swoje naklejki, swoje instrukcje i tym się różni od tego całego zbioru Solar Stormów X2, nazwijmy. Natomiast porównując go do Solar Storma X2, jest faktycznie trochę ciemniejszy. Natomiast mam wrażenie, że on oświetla teren tak jakby bardziej w pionie. To zresztą będzie widać na zdjęciach. Jest dobrze oświetlony teren przed kołem i teren na wprost, tak? Czyli widać bardzo, bardzo daleko drzewa, drogę, gdzie będziemy skręcać, wszystkie znaki. Naprawdę to jest bardzo daleko oświetlone. Natomiast nie jest to światło takie jasne jak przy Solar Stormie X2. Natomiast Solar Storm X2 miał tą wadę, że trzeba było ręcznie na kierownicy sterować światłem,
skierowywać je bliżej lub dalej, bo nawet mimo modyfikacji, którą też pokażę na przebitce, takie modyfikacje zrobione praktycznie za darmo, no oślepiało kierowców, tak? I no wiadomo, jeżeli coś jechało tam z przeciwka, trzeba było Solar Storma przekierować jakby bardziej przed koło. Natomiast jeżeli już droga była czysta, można było skierować bardziej na wprost. Natomiast jeżeli skierowało się bardziej na wprost, to znowu nie oświetlał terenu przed kołem tak za dobrze. Natomiast Solar Storm 2 świecił właśnie bardziej szeroko, to czyli bardziej wszerz, a to ten reflektor tutaj Night Numen świeci bardziej wzdłuż. Teraz pytanie, czy jeżeli ktoś ma 180 zł, a może mniej już, bo pewnie Solar Stormy albo jakieś chińskie odpowiedniki staniały, czy warto kupić tego Solar Storma X2? Czy może warto dołożyć 100 zł i kupić ten reflektor, który jest teraz na filmie Night Numen BCA2? Sam nie wiem co powiedzieć, bo generalnie jeżeli ktoś się napalił na Solar Storma X2, faktycznie stwierdzi, że nie potrzebuje takich bajerów jak zdalny pilot, który wysysa akumulator, nie potrzebuje super fajnego etui na akumulator, nie potrzebuje tak zwanych świateł krótkich i długich, to według mnie no nie ma sensu, żeby dokładał te 100 zł i kupował samochód. Nie kupował samochodu. Samochód przyjechał. Nie ma sensu, żeby kupował ten model, ten droższy. Lepiej, żeby kupił Solar Storma X2. A 100 zł przeznaczy na coś innego. Nie wiem, może lepszy uchwyt rowerowy, licznik, dzwonek jak nie ma. Jeżeli faktycznie ktoś lubi eksperymentować, to może kupić jedną i drugą. Jeździć z jedną i drugą. Jeżeli faktycznie założy na kierownicę i jedną i drugą, no to będzie... To będzie majstrem bez droży. Będzie drogę miał jaśniejszą niż przed sobą, niż samochody. Natomiast faktycznie, jeżeli ktoś liczy, no może nie każdy grosz, ale każde 10 zł, niech kupi tego Solar Storma X2, niech na nim jeździ. To nie jest zła latarka, nie jest zły reflektor. I tyle ode mnie. Podsumowując, zady i walety, czyli wady i zalety tego reflektora. Zacznijmy od tych złych rzeczy. Przede wszystkim niepotrzebny pilot zdalnego sterowania lub źle skonstruowany pilot zdalnego sterowania. Nie rozumiem po prostu, jak można zrobić takie gówno dosłownie, które pożera 25-40% mocy pojemności akumulatora. Być może to jest wina mojego modelu, chociaż w to wątpię. Nie mam pojęcia, co tutaj się stało. I to jest generalnie jego największa wada. A co do zalet? No przede wszystkim możliwość używania świateł tak zwanych krótkich i długich. I to się przydaje i w terenie, i oczywiście w takim cyklu miejskim i na drogach bardziej cywilizowanych, gdzie jeżdżą co chwilę auta z naprzeciwka. Całkiem dobra jakość wykonania. To jest aluminiowy tak naprawdę, blok jest aluminiowy, to wszystko aluminiowe. No przewód jak przewód. No, to też można uznać za zaletę, tak? No i mimo wszystko kable są skręcane. Nie ma szans, żeby to się wyczepiło. A zdarzało mi się, że na poprzednim modelu to jeszcze nie był Solar Storm, tylko jakiś w ogóle chiński Chińczyk. Nawet nie pamiętam tego nazwy. Też udawał Solar Storma. W sumie Solar Storm też coś udaje, więc udawał jakiegoś innego Chińczyka. Tam faktycznie potrafiło się to wyczepić od drgań. No na wielką zaletę zasługuje nie sam akumulator, bo on jest taki zwyczajny.
około 4000 mAh, tak mi się zdaje. Będzie można przeczytać, tak jak mówiłem, na stronie producenta. Natomiast samo etui do tego, sam ten pokrowiec do tego akumulatora jest lepiej zrobiony niż inne. Przede wszystkim mocny przylepiec, taka poduszka, która nie pozwoli się obijać temu akumulatorowi. No i w sumie czy zalet, do zalet dodałbym cenę? Nie mam pojęcia. Cena jest rzeczą subiektywną. Za innych 275 zł około prawie cena roweru, którym jeżdżą. Dla innych taka cena to jest cena jednej opony, być może. Co do ceny nie za bardzo się wypowiadam. Jest chyba odpowiednia, ani za niska, ani za wysoka. Zapewne oryginalne reflektory w tej samej cenie są wykonane lepiej, świecą gorzej. Ale nie miałem, widziałem tylko recenzję, wiem tyle samo co wy. Więc to jest tylko takie moje subiektywne wtrącenie. Cześć i do następnego.